Chciałabym, aby poznali Państwo trochę bliżej osobę, którą ja znam bardzo dobrze. Piotra Wiśniewskiego, kandydata na wójta gminy Komorniki. Jakie masz plany i jaki będziesz jako wójt, kiedy nim zostaniesz? Jak wiesz, zawsze cokolwiek robię w życiu, daję z siebie wszystko, więc będę na pewno wójtem, który nie będzie spoczywał na pewno na laurach. Będzie realizował wszystko od początku do końca na najwyższych obrotach. Chcę, aby ten urząd wójta, dotychczas dość dobrze oceniany w naszej gminie, był bardziej może transparentny i nie budzący niczyich wątpliwości, chociaż nie mówię, że tak było dotychczas, ale jednak pojawiały się jakieś symptomy, że komisje Rady Gminy nie do końca działają właśnie w sposób obiektywny, stąd pewne propozycje, aby to usprawnić. Natomiast stanowisko wójta to jest bardzo odpowiedzialna funkcja i na pewno będę starał się godnie ją wypełniać, tak aby mieszkańcy nie musieli się za mnie wstydzić. Będę wójtem, który będzie tutaj na miejscu, także jakiekolwiek uwagi do sprawowania tego urzędu będę przyjmował z pokorą i będę starał się je na bieżąco poprawiać, gdyby takie ze strony mieszkańców oczywiście się pojawiały. Łatwo mnie będzie znaleźć, ponieważ jak już wspomniałem, mieszkam tutaj na miejscu i nigdzie się nie wybieram. Opowiedz proszę na koniec, jaka jest ekipa Wiśni? To grupa bardzo zróżnicowana, niezwykle zaangażowanych i twórczych osób, które reprezentują sobie pełne spektrum właściwości potrzebnych do tego, aby w każdej chwili móc skorzystać z ich potencjału. Mógłbym mówić o każdym wiele, natomiast krótko powiedziawszy, jest to zbiór osób, które w pełni pozwalają mi powiedzieć, że jakakolwiek potrzeba z jakiejkolwiek dziedziny byłaby do przedyskutowania, to zawsze służą pomocą i na pewno tego typu wiedzę u nich znajdę.